czasem po 8 godzin w szatni. Wiecie, ja rok temu zrobiłem dokument o seminarium, nie? A dzisiaj o was zrobię. O! Dzień dobry. Atakuje nas. Pozdrawiamy wszystkich widzów. I poznajemy się oficjalnie. Cześć. Już do bajla miałem luz. Chciałem latać na podwórek. Tylko ludzie są jak tuż, bo próbują zajca skórę. Mamy tutaj mały Louvre. Też chciałbyś mieć taką sztukę. Chcą mnie zapnąć w ramy. Znów jakbym był plamą na płótnie. No i one są w ramie. Ze statywu się bierze. Raz, dwa, trzy. Dostaliście jakieś zasługi, tak? Właśnie ja, to chyba było tak, że ja wracałem z jakiejś rekolekcji i ksiądz tak w dobrej wierze chciał dla mojej żony, nie? Taki obraz Pana Jezusa Miłosiernego i mnie zatrzymał, mówi: Michał, mam dla Ciebie obrazek, taką drobną pamiątkę, nie? Myślę, kurczę, na pamiątkę fajnie, nie? I ksiądz poszedł do samochodu, otworzył tylne drzwi do Skody Octavii, chwycił coś tak, obu rącz, i wyjął taki wielki obraz Pana Jezusa Miłosiernego, gdzieś taki, nie? No i potem tak wyszło, że chłopaki wracali z tym obrazem Pana Jezusa z Krakowa do Rzeszowa, tylko że jechali samochodem, który się zepsuł po drodze, więc przyjechała laweta. Ale nie wiem, co stary... kurczę, to jest taka historia. Graliśmy ten obraz w FIFA. Kto przegra, dostaje ten obraz do domu, bo on go nie chciał wziąć. To taki insight bez tego, nie? Ale... Chłopiec był duży obraz i nikt go nie chciał wziąć, nie? I Michał nie chciał wziąć, bo był taki naprawdę ogromny, taki, że wiesz, w mieszkaniach to tak mało miejsca na takie rzeczy. No rozumiem, jest, nie? Wiem, o co chodzi. No i kto przegrał, go miał dostać. No ja nie umiem grać w FIFA ani w piłkę, więc przegrałem ten obraz, miałem go gdzieś w domu. Wygrałem obraz. W sensie, że jak przegrałeś, to go wygrałeś, tak? Tak, okay, wygrałem obraz stary, wzięliśmy ten obraz duży, Łukasz wtedy się rozchorował, to były początki w ogóle koronawirusa. Tak, ja miałem wtedy COVID na miał 40 stopni, nie? To były te takie pierwsze w ogóle akcje. Auto na lawecie. Tak, auto się kupił, zepsuło. Na lawecie w lawecie. Auto się zepsuło, stary, moje Volvo na lawecie, Łukasz Volvo z tyłu na lawecie na i obraz Pana Jezusa, nie? I tak jedziemy. A masz z tego jakąś pamiątkę, jakieś zdjęcia, coś nie. Takiego? Nie, stary, ale jedziemy z laweciarzem i laweciarz kupię tak jedzie i tak. Tak, jedziemy tak jedziesz, a laweciarz tak. Co wy kurwa z seminarium jedziesz? Moje życie jest trochę jak Stranger Things, dziwne rzeczy się tu dzieją. Przechodzę na drugą stronę i walczę z nim przecież. To ciemność na tej drogie o świetnej. Czy macie dość siebie? Czy mamy dość siebie? Wiesz co, jak wyjazdy nasze trwają tak 3-4 dni, to jeszcze jest ok. Ale pamiętam, jak w okresie takim wczesnopandemicznym byliśmy na wyjeździe ponad tydzień, no to naprawdę mieliśmy dość siebie już. To nie było tak, że przestaliśmy się lubić, rozmawiać, tylko po prostu tego było tak dużo, był przesyt tak mocny, że mentalnie musieliśmy od siebie odpocząć. No, także czasem mamy przesyt siebie, nie? Z Torskim? Ja z Tobą. No i jak byliśmy w tym hopie noclegu takim... A to każdy musi dziwnej treści. Tak, jak jesteśmy na przykład za długo ze sobą, to już mam dozik i mam ochotę być sam w pokoju. No. Nie, to zawsze tak. Zdecydowanie tak. Ale czekaj, to ty jesteś jedyny kawaler jeszcze w ekipie, tak? Znaczy dziewczyny mam, ale żony nie. Okej. Dobra. Ale właśnie po spokoju, nie? Dziewczyny mam. Kamery tak powiedział. Dziewczyny mam. Dobra, mam do was pytanie, które ten nagram teraz. Czy jesteście w tym miejscu, w którym byście chcieli być? W sensie chodzi o muzykę, a nie, że tutaj, że w Brągowie. To dobrze. Bo wiadomo. No nie? Wiadomo. Każdy chciał być, bo wszystkie drogi prowadzą do? Do Rzymu. Do Brągowa miało być. Do Mrągowa. Nad jezioro? Do Mrągowa. Nad jezioro Czos. Tak. Do Mrągowa. Także jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Tak. Okej. Okay. Ale nie, tak serio, mi chodzi o to, że wiesz, no wiesz, jak jest ze sceną chrześcijańską. No to nie, to na pewno nie jesteśmy w miejscu, gdzie chcielibyśmy być muzycznie i gdzie sobie wyobrażaliśmy, że możemy być. Typu, że chcemy więcej, nie? Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i myślę, że jesteśmy wdzięczni
No jakby bierzemy to, co jest i cieszymy się tym na maksa, nie? Ale jakby mamy aspirację, żeby robić więcej, wyżej, dalej, nie? Moim marzeniem jest osiągnąć w Polsce coś takiego, jak jest w Stanach, że po prostu muzyka o dobrych wartościach leci, no, wiesz, na topowych... Nie bez powodu to pytam, bo ja to wiecie, zawsze miałem to, że coś tam próbowałem pchać i tak dalej, wiesz, stworzyłem tą stronę Muzyka dla Duszy z myślą, że coś tam będę, wiesz, próbował zrzeszać ludzi, którzy będą pisali recenzje. I wiesz, to się okazało, że wiesz, no to ja może ci pomogę, nie? I no tak, elo, tak, nie? Ale nie uważasz, że jest tak, że właśnie tutaj mówimy, idziemy na sztandarach z dobrą współpracą i z Panem Jezusem na ustach, a potem przychodzi coś do czego i każdy jest hermetycznie spakowany i zero współpracy, bo robię swoje i odwalcie się ode mnie. Czy tak, właśnie, to jest moje doświadczenie, tak samo jak teraz opowiedziałeś. No. Tak, na tej scenie jakiegoś takiego wspólnego celu, żebyśmy wszyscy do tego zaczęli dążyć. Znaczy, ja myślę, że cel właśnie jest wspólny. Tylko, że brakuje takiego sformalizowania pewnej wspólnoty, może trochę takiej, nie? Muzyków, może coś takiego. Tak, nie? Jeśli chodzi o muzykę, no to na pewno brakuje kolaboracji, brakuje fajnej współpracy, brakuje w wielu przypadkach na to środków, na to możliwości i przestrzeni do rozwoju tego, nie? I ludzi, którzy by po prostu potrafili jakby zainwestować w to materialnie, nie? No, na pewno jesteśmy jakiś 30 lat za Stanami, jeśli chodzi o wsparcie. No tak. 30 lat temu w Stanach. Mi się wydaje, że teraz będzie miał kontekst wsparcia Worship, no nie w Polsce. To trochę będzie tak. Tak. I to powiem że już jakby widać. Patrząc na was, dla mnie, na przykład młode koty, nie, to było takie coś, że zobaczyłem się, kurde, jaki potencjał. Nie w ogóle. Czy trafiłem teraz na ten wasz kawałek, wasz Ice? To w ogóle się zajarało, nie? Wyjście, ale ogólnie wasz najlepszy dla mnie to jest pogrzeb, nie? No bo to jest taki bardziej mój klimat, nie? Pogrzeb, to jak? No, bliżej niż dalej, to masz 38 lat. No tak, dokładnie, więc dokładnie, widzisz, no się świetnie rozumiemy, no. I się fajnie klei, fajnie się wygląda. W ogóle, wiesz, dykcja, treść, nie? Znaczy my nad tym bardzo pracujemy i nie ukrywam, to widać, jeśli chodzi o takie umiejętności stricte rapowe, to czujemy się dobrze. Po prostu. No, tak jakby pytasz o takie miejsce, w którym jesteśmy muzycznie, no to... Muzycznie tak, to ja od razu mogę powiedzieć, wiesz, że jesteś na pewno w dobrym miejscu. Nie? No, robimy to, nie wiem, z 10 lat, 12, nie jakby każdy osobno, a młode koty robimy z 8, 7. No jakby siłą rzeczy pracujemy nad tym, pracowaliśmy długo, no i jesteśmy świadomi swojego warsztatu. To, na co my sobie możemy pozwolić, to naszych braków. Tym bardziej, że Łukasz też jest dziennikarzem zawodowo, pracuje w radiu, pomaga nam pracować nad swoją dykcją. Przykładamy do tego bardzo dużo uwagi, tak. I nawet na co dzień, jak jedziemy sobie samochodem, to zwracam uwagę na dykcję chłopaków i dzięki temu też na numerach to brzmi dużo lepiej. No. Stary, muszę się wysikać. Okej, mamy to. No. Świetnie, że to powiedziałeś, właśnie chciałem to jakąś klamrą tak zwaną. Właśnie tak o, proszę ja ciebie, wizję moją wymarzoną taką, tego jak scena rapowa, albo ogólnie scena taka szeroko pojęta chrześcijańska powinna wyglądać, to zupełnie inaczej ona powinna wyglądać, bo brakuje nam wsparcia. I to już nawet nie chodzi o wsparcie finansowe, ale takie mentalne wsparcia, i to będę brutalny i szczery, kościoła. Brakuje nam wsparcia księży, duchowieństwa oraz... Ej, koniu! Tak bardzo to uogólniam. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam indywidualne jednostki, no to ta współpraca i to wsparcie jest. Natomiast wydaje mi się, żeby to działało na szeroką skalę, to musi ale być zdecydowanie kościoła więcej. Właśnie na temat imprez, jakby... Jak to się robi, no jest dużo mniejsze, nie? Tak. Porównując imprezy katolickie i porównując imprezy na przykład protestanckie. No tak, to tutaj jest przeskok niesamowity. Jakby nie było, to jakby na korzyść przyjeżdżamy na imprezę i ktoś pyta, czy możemy zagrać w czwórkę na jednym mikrofonie, nie? No, nie, jest takie... oczywiście. Tak, albo czy wiesz, czy gramy na mikroportach, a wiesz, jak się pytamy na przykład, czy moglibyśmy wody, no to wody? Już, nie? Wiesz, jazda. Takie prozaiczne rzeczy, tak, się tak, typu, wiesz, przygotowanie jakby imprezy od strony technicznej, nie? Zaproszenia artystów, wykonawców,
intencje są bardzo dobre, bo jak jeździmy w większości, to czujemy się dobrze, czujemy się, że jesteśmy bardzo dobrze przyjęci tak personalnie człowiek do człowieka na tych imprezach, ale brakuje takiego technicznego jakby wsparcia i zaplecza, a może to wynika też ze względów materialnych. Trzeba też uczciwie przyznać, że na przykład projekt Kostka jest festiwalem idealnym, jeśli chodzi o opiekę, jeśli chodzi o zaplecze techniczne, jeśli chodzi o wszystko, nagłośnienie. Jest perfekt. Jest tam mega dobrze. No się czujesz po prostu jak artysta, który wkłada dużo pracy, gdzieś tam włożył dużo pracy czasowej, finansowej w jakieś projekty i wiesz, że tu jest na takim imprezach to odpłacane. Nie? No i chcę też przypomnieć, że jesteśmy w Mrągowie. W Mrągowie proszę tu zobaczyć, proszę, mamy serniczki, mamy Grispol, mamy kawałki, Etiopia prywatną łazienkę. Etiopia jest i warunki techniczne też są super. Natomiast bardziej mi chodziło o podejście takie mentalne, nie? Do zabawy, do zajawki. Do młodzieży. Ja nie słyszę. Dajcie radę! No i lecimy. Wszyscy razem. Bardzo była szczęśliwa z tego powodu.